Bardzo efektowny knockout, to była walka w Gelsenkirchen. No to była walka, ci panowie, proszę państwa, znają się, bo to była walka podczas jednej z gal Vitali Jagliczki, Jonathan Banks, a jest teraz jednym z pięściarzy promowanych przez tę grupę. Albert, jak wspomnieliśmy, świetnie, naprawdę bardzo dobrze wygląda. Rozmawiałem z nim przed tym pojedynkiem. Zapytałem, co odpowie swoim krytykom, bo ciągle tacy się zdarzają, że walczy z pięściarzem. No, nie najlepszej klasy w takim pojedynku. On odpowiada, spójrzcie, z kim walczy Tomek Adamek. Dla niego Vinny Madalon to jest jak dla mnie Paul Butlin. Po prostu chce wyjść do ringu, odnieść zwycięstwo, wrócić do gry o pas mistrza Europy. I taki jest cel. Wygrać efektownie, bardzo efektownie. I to jest taka mała presja Alberta, bo on jest tym pięściarzem, który walczył o mistrzostwo świata. Walczył z Vitalijem Kliczko. Paul Butlin nie ma nic do stracenia. Jest tutaj bardzo jasny, rozpisany scenariusz. To Albert ma wygrać tę walkę szybko, efektownie, ma potwierdzić, że walka o mistrzostwo świata to nie był przypadek, to nie był jednorazowy wyskok. Zresztą takie są marzenia Alberta, by jeszcze wrócić na ten mistrzowski poziom. Na razie na poziom mistrzostwa Europy, a potem czekać na kolejną szansę, na kolejny pojedynek. Od początku bardzo zdecydowana przewaga Alberta. Widać, że Paul Butlin nie zamierza tutaj na razie przynajmniej podejmować jakiejś wojny, wymiany, lewy sierpowy Alberta. I próbuje pięciować Paul Butlin. Walka zakontaktowana na 8 rund. Albert, przypomnijmy, z Vitalijem Kliczko zmierzył się 29 maja. Przegrał przez knockout w 10 rundzie, ale naprawdę zebrał mnóstwo bardzo dobrych opinii i jak mi się przyznał w rozmowie, bo jego menedżer Krzysztof Zwarski opowiadał po tym pojedynku, że posypało się mnóstwo bardzo ciekawych propozycji po walce z Vitalijem Kliczko, i zapytałem Alberta, jaka była najciekawsza. No i na początku nie chciał specjalnie zdradzać, ale później przyznał, no i po tym lewym sierpie troszkę odepchnął Albert Butlina, ale oczywiście wcześniej był cios i to liczenie absolutnie się należy, jest słuszne. No i przyznał Albert, szybko dokończę, bo to bardzo ciekawe, że gdyby Vladimir Kliczko nie zmierzył się z Samuelem Peterem, a Albert wcześniej zdążyłby już wygrać jakąś walkę, stoczyć wcześniej, wyjść na ring, wrócić po nokaucie, no to była taka szansa, że będzie to on kolejnym rywalem Władimira Kliczko, a Paul Butlin, no widać, że no ogromny ma respekt przed Polakiem i każdy cios Alberta wzbudza w nim nawet strach. Ląduje po raz drugi na deskach, no i nie wiem, to chyba nie jest dobra decyzja sędziego ringowego. Za wcześnie kończy ten pojedynek. Myślę, że Albert nie jest specjalnie z tego zadowolony. Wolałby wygrać przez taki klasyczny knockout, czy tak klasyczny techniczny knockout, w którym zamroczony był Paul Butlin. Raczej nie był. Lądował na deskach po ciosach na tułów. Bolało na pewno. Wolał dać się wyliczyć, no ale chyba nie chciał skończyć tak